Cześć, witam Was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam tuż po walce z kolejnym bossem fabularnym Renalą. Kto nie widział tej walki, niech ją sobie koniecznie sprawdzi. Była ona w poprzednim odcinku, także gorąco zachęcam do niej. A w dzisiejszym odcinku poeksplorujemy sobie tutaj te tereny. I przy okazji wybierzemy się też, tak jak mi się wydaje, że tu znajduje się jaskinia. Zatem, drodzy widzowie, wyruszamy do naszej podróży. To teraz pytanie, który ze znaczników do trójeczki w pierwszej kolejności. Jest to niedaleko, sobie podjedziemy. Już z tymi przeciwnikami może niekoniecznie będę walczył w tym odcinku, bo kilka odcinków temu walczyliśmy z nimi. Jeszcze rozglądam, czy tutaj nie byłoby czegoś do zebrania jeszcze. Aha. Myślałem, że może ta wyspa będzie coś kryła, ale niekoniecznie. Miejsce łaski. Po coś ono tu musi być, tak mi się wydaje. Odkryjmy sobie je do kompletu. Tam widzę. Taką wieżyczkę, którą mieliśmy okazję. Ach, magia, ale dziura, no spoko. Tylko ona tam nas będzie prowadzić. Zastanawiam się, czy sens jest wchodzić tutaj. Ja może sobie oznaczę. Może nie w ten sposób. Dobra, uznajmy, że tą czaszką będziemy oznaczać. Dobra, do drugiego punktu postaramy się te tereny zwiedzić jak najlepiej tylko się da. Też, drodzy widzowie, ja chciałbym Was zachęcić do wsparcia kanału w postaci subskrypcji i łapek w górę. Przyczyni się to do zwiększenia zasięgu moich odcinków, a poprzez subskrypcję nie ominie Was żaden odcinek. A zauważyłem generalnie, że większość, która mnie ogląda, nie subskrybuje kanału. Szkoda trochę. To jakoś na górę musi się dać dostać. Okej, mauzoleum tu w wodzie. Przejadę sobie przez ten znacznik jeszcze. Tu jest wejście do akademii. Znaczy, tu pod tymi murami jeszcze by coś się nie kryło. To jest ciekawe. Może podjedziemy, a wtedy się cofniemy tam. Bo to też były tereny, na których by mogło coś się... Teraz naparzać.
rzuciłeś, skubaniutki. Zaraz. Dobra, buteleczki zregenerowane. Drobny fiołek, owoc jarzębiny. Dobra, już widzę. Klucz kamiennego miecza, świetnie. A pamiętam, że często mam z nimi problem, wręcz brakuje mi ich. Mam nadzieję, że panie dostaniemy zregenerowaną. Buteleczkę. Nie spodziewałem się, że tutaj będziemy mieli takiego przeciwnika jeszcze. Więc troszkę nam się odcinek chyba wydłuży, bo to są tereny, których nie eksplorowaliśmy. Dalej chyba nie ma sensu. Jeszcze w powrotną drogę się trochę rozejrzymy. Dobra. Gdzie ja chciałem się cofnąć.
Dobra. Lecimy z tymi ośmiornicami. Sporo ich tu. Na moje one muszą tu czegoś pilnować. Serio? Dobijamy, bo by nam przeszkadzała jeszcze. Dobra, ale musimy wjechać, cofnąć się i wjechać od tamtej strony. Mauzoleum, tralala. Okej, dokładnie. Tu chyba nic. No nie wierzę, żeby one tak bez potrzeby tu stały. Podejrzane jak na ośmiornicę. Coś z ośmiornicy? Ale co? Tu? Ale co ten gracz pokazywał nam? Tam coś jest? Czy jak? Skoczyliśmy wysoko, bo szczerze nic tu nie widzę. Specjalnego chyba tu nic nie ma. Nie wiem, o co chodziło. Smutek może, że ośmiornice. Dobra, lecimy w takim razie do piątego punktu. To powinna być jaskinia, tak przynajmniej mi się wydaje. Ale dużo obrońców tego mauzoleum. Czy to czasem nas nie zaprowadzi do jaskini? Wydaje, że ta smuga, czy jak to nazwać, dusza, prowadzi nas do jaskini, którą tak jakby można było z łatwością zauważyć z mapy. Zaczyna atakować, a to chyba tylko mauzoleum się wkurzyło. Skręcasz?
nie o tą jaskinię mu chodzi. Przede mną łaska, jasne, zawsze na początku każdej jaskini jest jakaś łaska, więc sobie zeksplorujemy tą jaskinię w tym odcinku. Generalnie. A, dobra, tu jest łaska. Kryształowe tunele Rei Lucari. Odpocznijmy sobie. Przez co zregenerujemy sobie nasze buteleczki. Cześć. Za późno trafiliśmy. Ej, pozyskaj ten materiał. Ponury kamień kowalski trzeciego poziomu. One pewnie będą służyć do ulepszania broni. Tylko pytanie, czy ja mam taką broń, żeby skorzystać z ponurych kamieni na drugim poziomie? Mi się przydał zwykły kamień kowalski. Na trzecim poziomie nawet, w liczbie sztuk 3. Bo bym mógł sobie uleczyć naszą maczugę. Otwór, serio? No słyszę zdecydowanie kogoś tutaj. Jak ja mogę się go nie trafić? Okej. Tam byśmy mogli przejść w zasadzie. A może... Ła! Ale bym zleciał! Zleciałbym, trzeba tu uważać. Zdecydowanie, a co ty? Kamień kowalski drugiego poziomu, czemu nie trzeci koleś? Tu tędy, tak? To by było na tyle. Grawitacja nas pokonała świetnie. To już się nie dziwię, czemu tylu tam ginęło. Dobra, z tym musimy zawarczyć. Pytanie, czy z tego by dał znowu kamień? Chyba nie bardzo. Te się szybko respią, te. Nie dość, żebym już tam w poprzedniej próbie prawie spadł na starcie. Dobra, to co, drugie podejście, nie, drodzy widzowie? No, jak? Jak? Ja zrobię wam cięcie w tym miejscu. Dobra, i co? Trzecia próba. Musimy się tu jakoś dostać, a... Daj spokój, chłopie. Dobra, ale jak tam przeskoczyć? Aha. Nie tędy. Na z pewnością nie tędy.
Nie tędy się skacze tam. Dobra, to próbujemy odzyskać nasze runy. Dobra, straciliśmy wszystko. Okej, odpuśćmy sobie. Nie było tam mało, bo prawie 5000 run. Odpuśćmy sobie, nie ma to sensu. Ach, jestem zły teraz na siebie tylko w związku z tą stratą run. To była 1/5 poziomu tak naprawdę. Lećmy dalej, po te 310. Okej, tam ewentualnie możemy sobie przejść. Jeszcze sam tu spadnę. Dobra, teraz przychojraczyłem, po te 310 sobie wróćmy. Jak w taki... Ale nie, czekajcie, tam ktoś na górę jakoś doskoczył. Tam też zginął ktoś. Korci. Ale to jest biały. Biała znajdźka. Okej, dobra. Dalej. Jeżeli wam się udało tam dojść, to jak dojść? I kolejna sprawa, co tam było ciekawego? Mam nadzieję, że nie był to kamień kowalski na trzecim poziomie, których tak bardzo potrzebuję. Co to było? Świetnie. Okej. Ten mak, no, daje radę. Jest kamień kowalski na trzecim poziomie. Kamień kowalski 3. Z tego co liczyłem, to chyba jeszcze jednego mi brakuje. Kamienia kowalskiego na trzecim poziomie. Mam nadzieję, że uda się nam go tu znaleźć. A teraz coraz bardziej przekonuję się, że tam gdzie nie chciałem wchodzić, tam był właśnie taki kamień. Jest, mamy, tak? No, ekwipunek. Tak, mamy 6. Będziemy mogli sobie ulepszyć naszą broń. Świetnie. Stamtąd przyszliśmy. Dobra, tu mieliśmy tego jednego. Czyli tamta winda w oddali pozostaje. Na to wychodzi, drodzy widzowie. Jeszcze niżej. Tu byśmy mogli zeskoczyć na to przejście. Co? Ja wyjątkowo sobie sprawdzę, skoro je zauważyłem. O, świetnie, dobra. Tempo. Też dosyć jasna jest ta kopalnia. Kamień kowalski. To jak stąd się wydostać?
nie sądzę, żebyśmy mieli tu skakanie. Chociaż, słuchajcie, tu. Jak najbardziej. O! Świetnie. Nury kamień kowalski. To była chyba ta znajdźka. To dobra, ja nie sądzę, żebyśmy zdołali... Tu? Serio? Przeżyliśmy to? Straciłem troszkę wątek, gdzie my jesteśmy w tej chwili. Czy nie musiałbym się tu... A, teraz chyba się znaleźliśmy kompletnie tutaj na dole. Windą byśmy tu zjechali, ale nie zdobylibyśmy ponurego kamienia. To chyba był na trzecim poziomie. I nie zdobylibyśmy... Teraz ten nas będzie atakował tu. A to wygląda. Dobra, nie zdążył. Ty. O. Świetnie, mam wrażenie, żebyśmy mogli tu zdobyć czasem asortymentu na całe ulepszenie. O, tu jeszcze. Dobra, to 5 było trzeciego poziomu kamieni kowalskich, 6 potrzebowaliśmy. No, świetna informacja. Ja ich nie lubię. Czyli to musi być jakaś kopalnia, kurde. Kamieni do ulepszania. Tej opresji, ale nas zaskoczyły. Plecy. Szalej, koleś, nie szalej, nie pomoże to tobie w niczemu. Kryształowy nóż, okej. Też tak się, drodzy widzowie, zastanawiam, czy tych takich znajdziek, powiedzmy, broni nie sprzedawać gdzieś u kupców. Bo wydaje mi się, że by mogło to być możliwe, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy to na coś wpłynie, czy tylko za to sporo rund zdobędę. Tu słychać, że robota wre. Okej, tu jest ich sporo. Najmocniejszy. Tamci serio nie zauważyli nawet mnie. Ale mają fervor walki. W sensie roboty. Ale ci już niekoniecznie.
sporo, sporo. Może na dwa levely ulepszenia broni starczy. Zobaczymy. Wiecie co, aż muszę spojrzeć do ekwipunku, jak to wygląda. 12, dobra. Fajnie, pytanie, czy też są jakieś inne miejsca, żeby zdobyć te kamienie. Z góry przyszliśmy. Tu jest winda. Ona by miała jechać jeszcze niżej. Dobra, to zobaczmy sobie tą drugą ścieżkę jednak. Tam ty jeszcze się schowałeś? Ja go zabiję, jakby miał mi zeskoczyć na plecy. Nigdy nie wiadomo z tymi karykaturami. Dobra. Rozbicie ziemi. Dobra, sprawa się wyjaśniła, ok. Tam to jest główna ścieżka, musimy zjechać tą windą. Uważaj, boss. No ok, spodziewałem się, że w końcu w tej jaskini jakiś boss będzie, nie? Tam moglibyśmy zeskoczyć. Pytanie, czy sens się cofać? Kurczą mnie trochę te kamienie. Gdzie jest to wejście? Tu. Dobra, zaryzykujemy, ale znowu tyle run. Okej, czy nam to coś dało? Chyba nie bardzo, dobra. To idziemy na tego bossa, zobaczymy. Kto tym razem na nas czeka? Nie chcę leczenia, szybkie leczenie. Teraz chyba mi starczy tylko na przywołanie piesków. Dokładnie, dobra. Krysztalnik. Spodziewałem się czegoś więcej, drodzy widzowie, po tej walce. Może chociaż tu coś będzie. To by wyglądało jak coś do zebrania, jakiś nowy element. Dobra, nie, no wracamy do wyjścia. Powiedział, ja pójdę jeszcze do okrągłego stołu, ulepszymy tą broń. Nawet nie spojrzałem, ile z tego krysztalnika runda, bo chyba niewiele. Co tu tak wyrobowa atmosferę? Kolesia nie ma cały czas. Mogli z nimi w sumie pogadać, ale to może postaram się pamiętać w następnym odcinku. A tu na dole ktoś będzie już. Nie, tu nikogo nie ma, spoko. Tu. My pootwieraliśmy te drzwi za pomocą kamiennych kluczy w którymś z odcinków. Ale tu nikt się nie pojawił. Ja sobie myślałem, że tu ktoś na stole. Człowiek, w sensie jakaś postać leży. Masakra, dobra. Wracajmy do kowala, ulepszyć ekwipunek.
I took you for no matter, it's all the same. Lay out your arms then. Wzmocnij oręż. Na plus 9, tak, na plus 10. Tak, okej, okay. I teraz kamienie kowalskie czwartego poziomu. Ale to już naprawdę mocarne obrażenia ta broń zadaje. Dobra. I w tym miejscu, drodzy widzowie, w sali okrągłego stołu, nawet nie w sali, tylko w miejscu, gdzie znajduje się okrągły stół obrady, chciałbym się pożegnać. Przypominam o zostawieniu kciuka w górę oraz subskrypcji kanału, ten kto jeszcze tego nie robi, tak żeby nie ominął was żaden z odcinków. Cześć, do usłyszenia.